Hyundai, kierunek Winnica. A także trochę dłużej poczekamy na tramwaj do Wilanowa oraz WKD już niedługo z drugim torem do Grodziska Mazowieckiego. A także jak ZDM naprawia ulice na zimno i na gorąco. I nowa inwestycja, Roma Tower z zielonym światłem. O tym nie tylko w nocy z 14 na 15 lutego, czyli z poniedziałku na wtorek, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć na wzdłuż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. I tak, ta czapka tutaj była nie bez powodu, zauważyłem, że odkąd mam tą czapkę i pojawiam się na live'ach w tejże czapce, mogliście mnie zacząć trochę bardziej rozpoznawać na mieście, bo już parę osób do mnie podchodziło ostatnio. Co nie zmienia faktu, że i tak przechodzimy do Mniejsza z tym. No i szanujmy się, czym byłoby Mniejsza z tym bez rozpoczęcia od dobrej i solidnej dawki awarii wind na stacjach metra. Bo tutaj mamy dobrą nowinę, są dwie windy, plac Wilsona i stacja metro Świętokrzyska, z tym, że na Świętokrzyskiej jest modernizacja. Tak, a propos tam w komentarzach już kiedyś pisaliście, żebym coś zrobił w końcu z tymi włosami. Tak, muszę w końcu pójść jednak do fryzjera, żeby coś z nimi zrobić. Kolejne informacje to już tramwaje i tutaj Hyundai, kierunek Winnica, faktycznie zaczynają kursować. Dobrym też tutaj nowiną, którą warto wspomnieć, jest to, że faktycznie w nowej grafice, którą opublikowało TV, zaczęli rozpoznawać to, że Varsolinio, czyli nowy Hyundai, który go nazwali w konkursie, że też się nazywa Varsolinio, ma dwie nazwy. Jedna, która wygrała w konkursie, czyli Varsolinio, a druga, którą mieszkańcy zaczęli już mówić trochę na mieście, czyli Hultaj. Także nie do końca wiem, z czego Hultaj wychodzi. Jestem ciekawy waszej propozycji, co o tym sądzicie w komentarzach. Ale dobrze, no i właśnie gdzie jeździ, macie na stronie w linku w opisie i w karcie teraz, jak można go znaleźć. Dokładny rozkład brygad i czasów, kiedy się pojawia. Jest na brygadzie 5, na linii numer 2 właśnie, tak jak mówiłem, i na brygadzie numer 3, też na dwójce. I głównie chodzi o to, żeby w końcu mogli korzystać z dwóch kabin, no bo to ma być, że tylko jeżdżą jedną kabiną, jak mają dwukabinowe. A na dwójce, proszę bardzo. Też na 31 w teorii mogliby go puścić, ale tam to był szybko za detal, więc może i lepiej nie. Tramwaj do Wilanowa, trzeba powtórzyć aukcję i wybór wykonawcy, czyli Budimex jednak jeszcze nie wygrał. No i tak, wydłuża się przygotowanie i formalności związane z budową trasy tramwajowej w kierunku Wilanowa. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do odwołania z UE i nakazała powtórzyć aukcję elektroniczną, a także czynności związane z obliczeniem i przyznaniem punktów w ofercie firmy Budimex. Także zobaczymy, kto wygra. Dobrze, że tylko samą już aukcję elektroniczną trzeba będzie powtórzyć, a nie cały przetarg. To jest akurat dobra nowina. Zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, kiedy rozpocznie się budowa. Co oznacza też dzięki temu, że mam więcej czasu na granie tramwaj kierunek Wilanów. Ale już tutaj mam nadzieję, że niedługo będę mógł już trochę lepiej w tym kierunku iść. Chociaż wiem, że to będzie bardzo ciężkie ze względu na rejony, gdzie faktycznie nasz tramwaj kierunek Wilanów się tam będzie kręcić. Bo sama końcówka trasy tramwaju do Wilanowa jest w Śródmieściu. To jest już tam, znaczy to jest na Mokotowie jeszcze dokładnie, na ulicy Spacerowej tam wjeżdża w sumie. Co nie zmienia faktu, że tam jest bardzo ciasno i jeżeli chodzi o strefy do latania dronem, bo tam jest bardzo dużo instytucji, przy których nie wolno latać, a pozwolenie nie jest takie łatwe do uzyskania, bo próbuję aktualnie pozyskać na trasę łazienkowską i zobaczymy, czy się uda jeszcze podczas wyburzania i czy w ogóle się uda, bo tam też niedaleko jest Sejm. No dobrze, dosyć moich bajerów i moich problemów. Przejdźmy do takich problemów, które faktycznie Was obchodzą, chociaż to niekoniecznie jest problem, bo to jest SKM-ka i to jest nowa SKM-ka. Nowy Impuls 2 jest testowany na stołecznych torach. Trwają testy dwóch pierwszych pojazdów Impuls 2 na stołecznych torach. Nowe pociągi szybkiego końca marzeń przyjechały ponad 200 km na trasie linii S3 łączącej
Warszawę Zachodnią peron 9 z Wieliszewem. No i tak, tu jest właśnie dobra nowina, że jest to peron 9. I to są dwa, z tego co widzę, ze sobą podłączone składy. Ciekawe. Jakby nie wiedziałem, że aż takie będzie zapotrzebowanie, ale po prostu pewnie szybciej będą mogli przerobić te testy. No i też ciekawie to wygląda, bo jedna jest w normalnych kolorach, czyli biało-czerwona, a druga jest właśnie w tych europejskich i ta europejska idzie z przodu. Co nie zmienia faktu, że faktycznie można ją spotkać. No i jeżeli chcecie zobaczyć więcej na temat tej SKM-ki, jakby na środku i tak dalej, zapraszam do mojego filmu, do którego macie teraz link w opisie i też w karcie. Kolejna informacja kolejowa to jest jeszcze WKD. Pod koniec stycznia odbyła się aukcja elektroniczna w przetargu na przebudowę linii WKD między Podkową Leśną a Gliwickiem Mazowieckim z dobudową drugiego toru. Na pierwsze miejsce wysunął się Intop. Jeżeli wszystko ruszy zgodnie z planem i nie będzie żadnych kolejnych odwołań, bo wiemy jak to niestety jest, na przykład tramwaj Debilanowa, to pod koniec kwietnia rozpocznie się budowa drugiego toru WKD do Grodziska, informuje Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. No to widzę, że będę musiał w nowe rejony kręcić, bo nie wiedziałem, że tutaj aż tak bardzo oni są z właśnie tutaj Podkowy Leśnej w to wkręceni, że to oni jednak chcą, żeby tam się pojawił drugi tor, co nie zmienia faktu, że akurat ja jestem miło otwarty i tak, jak się rozpocznie budowa i ogólnie ten cały rejon, postaram się, aby to była nowa seria na kanale. Nie wiem, jak często się będzie pojawiać, bo to nie są zbytnio moje rejony i dojazd WKD-ką w te rejony jest już trochę droższy. Nie jest to jakieś, wiadomo, ile pieniędzy, ale nie jest to w obrębie już warszawskiej karty miejskiej. Ale postaram się, aby taka seria też z WKD-ką istniała. Możecie pisać w komentarzach, jak powinna się nazywać. Jestem ciekawy waszych propozycji. I żeby były autorskie, a nie typu mniejsza z WKD. Może coś bardzo ciekawego. Także czekamy na to i niedługo może się rozpocznie budowa. Więcej pasażerów i biletów. W 2021 roku warszawski transport publiczny podróżowało 809 milionów pasażerów, którzy kupili prawie 79,4 miliony sztuk biletów. To więcej niż w 2020 roku, pierwszym roku pandemii. No i tak mniej więcej, jeżeli chcecie poznać konkretne szczegóły, to znowu macie link do i kartę do tego dokładnie tej raportu, abym tutaj nie wydłużał wam. No w skrócie, więcej osób korzysta, już wracamy powoli do komunikacji miejskiej, nawet ty tak powoli. I nie to, że tutaj jestem zwolennikiem, aby faktycznie już nie nosić maseczek, ale byłoby mi na przykład bardzo miło, żebym w końcu zobaczył pierwszy raz nowe stacje metra Płocka, Młynów i Księcia Janusza, nie Tomasza, już bez masek, kiedy są otwarte. Bo byłem tam na tych stacjach niektórych, poza Księcia Janusza, ale to był proces budowy bez masek. A tak wejść bez masek normalnie, wyobraźcie sobie, że się wchodzi do komunikacji miejskiej, do metra, bez maseczek. Jakby ja tego sobie nie potrafię wyobrazić. I domyślam się, że pewnie teraz wyszedłem prawie z ekranu. Więc wracamy do meritum, czyli do warszawski transport publiczny dla dzieci. Ponad 100 tysięcy polskiego golda, taką kwotę zaoferowali pasażerowie WTP podczas licytacji i imprez zorganizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej i Operatorów Warszawskiego Transportu Publicznego w ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobrze, na jednym wdechu mi się udało. Także bardzo miło. No i co my tu mamy? Może sobie poczytajmy w sumie, żeby było ciekawiej. ZTM przekazał na licytację 3 warszawskie karty miejskie. Pierwsza została sprzedana za 405 zł, druga za 510, trzecia za 460. To mogłem nawet taką jedną wyciągnąć. Można było także wylicytować dzień w ZTM. To wydarzenie zostało licytowane za 2025 zł. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej we współpracy z ZTM, MZA i TW w dniu finału jeździł tam Bombajem. No i członkowie do puszek zebrali 59 tysięcy. Ja nie mogę. W pojazdach wolontariusze zebrali 59 tysięcy. Strasznie dużo pieniędzy. Nie sądziłem. Klub uruchomił także e-skarbonkę, do której wpłynęło 13 tysięcy. No ładnie, ładnie. W ten sposób udało się zebrać prawie 1200 zł dodatkowe jeszcze na gadżetach różnych. No jest tego trochę dużo. Metro Warszawskie zaproponowało w tym roku przejazd nowym Bombajem, chciałem powiedzieć. Nowym pociągiem z Kodą. Pierwszy z 37 zamówionych składów ma dotrzeć do Warszawy na przełomie marca i kwietnia. No i
Za bilet zostało zaoferowane przejazd pierwszy 8250 zł. No całkiem dużo. Ja postaram się być tym drugim pasażerem. Ja, jakoś postaramy się, żebym wam pokazał tą nową Skodę. Bo jak się już faktycznie pojawi na STP, to ostatnio latałem dronem i sprawdzałem, gdzie oni mogą to schować na tej stacji technicznej i będę się mać na baczności. Mam nadzieję, że mi się uda to znaleźć. Tą Skodę oczywiście. Iżby mam ją pokazać jak najszybciej, jak się pojawi. No bo to ma być, że mają chować sobie gadżety gdzieś tam po kątach. Już przy tramwajach tak samo szpiegowałem różne rejony i latałem dronem, żeby tylko znaleźć nowego Hyundai. No a sami się zgłosili ostatecznie, więc było przyjemnie. Mam nadzieję, że Metro również się samo zgłosi, żeby pokazać. Kolejna informacja to jeszcze SKM-ka tutaj. I tak, na licytację został wystawiony przejazd w kabinie maszynisty nowego Impulsa i zwiedzenie stacji technicznej postojowej na warszawskich oddalonach, więc bym zwiedził jeszcze raz, nigdy za mało. Zwycięzca licytacji za tę wyjątkową podróż zaproponował 5300 zł. Okej, no dobrze. Co my tu dalej mamy? Pasażerowie WTP, którzy przekładają tramwaje nad inne pojazdy miejskie, mogli skorzystać z propozycji bambajów. Najwyższą cenę 5100 osiągnęła przejażdżka z zabytkowym wagonem typu A. Wizyta została wylicytowana też kolejna tutaj za 2750 zł i jeszcze inna za 2250 zł. No w skrócie jest tego naprawdę bardzo dużo. Dużo tutaj się akcji działo. No i co? I bardzo dziękujemy. Mój spacer został ze mną przynajmniej. W teorii wylicytowany z tego co pamiętam za 210 zł, jednakże do dnia dzisiejszego nie zostały wpłacone pieniądze, więc nie wiem ile będzie Allegro jeszcze czekać faktycznie tutaj na potwierdzenie i jak to się dalej potoczy. Idziemy dalej, bo nie możemy się tutaj zatrzymywać. Czyli warszawski transport publiczny po feriach. Jakie linie autobusowe i tramwajowe zmieniają się tutaj? Znaczy tramwajowe to może niekoniecznie. Ale co w autobusach się zmienia? No to tak, 304, 320, 323, 332, 339 i 379 mają zmianę trasy. Ponadto 154, 153, 160, 364, 201, 181, L24, L30, L95, 302, 201, 269, 121, 142, 164, 211, 522, 105, 114, 122, 133, 135, 194, 401, 509, 523, 709. Zmieniłem swoją trasę i rozkład jazdy. No i mamy też M1 i M2, trochę zmienia rozkład jazdy i trochę będą jeździć częściej. Kolejna informacja to już kolejna, już powtórna informacja, ale przypominam, że na placu Pięciorogów zostały znalezione kolejne znaleziska, konkretnie chodzi o te magiczne piwnice i tak to również się tutaj wydarzyło. Kolejne odkrycie, tym razem piwnica. No i tutaj na stronie, w którym też macie w linku w opisie, czyli Plac Pięciu Rogów, można poobserwować sobie trochę zdjęć, co tam nie znaleźli. I o tym mówiłem w ostatnim mniejszostym, więc to pomijam już trochę szybciej. Ale kolejna informacja, przy której się już trochę na dłużej zatrzymamy, to jest naprawa nawierzchni dróg. Jak usuwa ZDM ubytki w jezdni. No i robi to następujące, a mianowicie zimowe naprawy nawierzchni krok po kroku. Jak to się robi? A zaraz zobaczymy. A konkretnie, monitorujemy stan. Monitorowanie stanu stołecznych dróg przez pogotowie drogowe ZDM i kwalifikowanie do naprawy tych nawierzchni, które uległy znaczniemu wykurzeniu, a ubytki groźnie uszkodzeniem pojazdu. Również kierowanie do usunięć dziur zgłoszonych nam przez mieszkańców, czyli na przykład przez 19-115 taką aplikację, czy też dzwoniąc na ten numer telefonu. Przyjazd na miejsce, wykruszenie nawierzchni, ocena rozmiaru ubytku lub stopniowe zanieczyszczenie fragmentu jezdni. Jeśli dziura w sąsiedztwie jest więcej, a następstwie wybór metody naprawy. Remont doraźny na zimno lub większy ubytek lub uszkodzenie na gorąco. No i tak, na zimno to będące w stanie sypkim mieszanka mineralno-asfaltowa podczas układania nie wymaga podgrzewania. Zabezpieczenie wykruszenia, oczyszczenie, a potem osuszenie, a potem oczyszczenie go. Układanie w tak przygotowanym ubytku specjalnej masy biotumicznej, odpowiadanie i do sprowadzeniu i dogęszczeniu. No i powrót do tak dogadacznego zabezpieczenia wykroczenia w okresie wiosennym naprawa przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych. Idąc dalej, coś mi... O, już mi się tutaj aparat przygrzewa, to muszę przyspieszyć. Natomiast druga metoda na gorąco, naprawa mieszanką
mineralno-asfaltową układaną na gorąco, to jest wycinka i usuwanie uszkodzenia fragmentu asfaltu, czyszczenie tak przygotowanego miejsca i skroplenie go specjalną emulsją ułatwiającą wiązanie warstw, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową, np. betonem asfaltowym, wyrównanie go, a następnie uszczelnienie masą uszczelniającą, tutaj łączy odtworzony fragment nawierzchni z już istniejącym. Mam nadzieję, że mniej więcej zrozumieliście, jak to wygląda. No i tak to wygląda, tu jeszcze mam jakąś wiatkę. Kolejność interwencji zależy od skali awarii. Priorytet mają te, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom. Dróg są usuwane w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia. Pozostałe w zależności od kategorii drogi 3, 6, 9 dni. Cały czas to jest naprawdę bardzo krótki okres czasu. No i tak, mam nadzieję, że mi się nie wyłącza parę w międzyczasie, bo mamy jeszcze parę rzeczy. To są po pierwsze nielegalne reklamy. I przy nielegalnych reklamach mamy dwie, które możemy ocenić na bieżąco. Też bardzo tutaj był rowerzysta. Widzicie, jak widzicie, tutaj nielegalnie jechał po chodniku. Na szczęście ZDM od razu to naprawił i proszę bardzo, ani nie ma tej reklamy, która tam była mniej ważna, ani rowerzysty. Kolejna, to już dosyć ciekawsza reklama, to jest nielegalny obiekt. Cały, to wydaje mi się, na kiosk, cały nielegalny kiosk został całkowicie wycięty i go nie ma. Także proszę bardzo, można, ZDM, jak to zawsze pokazuje, można. Tutaj w skrócie, kolejne nielegalne reklamy znikają z dróg. W styczniu nasze służby skontrolowały 137 ulic i usunęły 64 nielegalnych nośników reklamowych, które znajdowały się w pasie drogowym bez zezwolenia. Dobrze, ZDM. Coraz to lepiej, ale cały czas prosimy o więcej zdjęć. No, naszanujmy się. Skoro tyle usunęliście nośników, to tak co najmniej z połowę moglibyście sfotografować. Chciałbym to zobaczyć. Muzeum Narodowe w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło konkurs na rozbudowę siedziby Muzeum Narodowego w Warszawie. Inwestycja na Księżyce będzie realizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli będziemy mieli nawet skrzydło. Czekamy niezmiennie, bo tutaj faktycznie ten budynek jakby... To zdjęcie, to naprawdę z różnych seriali mi się pojawia, jakby się wchodziło do jakiegoś imperium. Albo do jakiegoś po prostu głównego miejsca zarządzania. Oj, tak. Magisterium tutaj jest. To oglądał Mroczne Materie, wie o co mi chodzi. Inwestycje Roma Tower ze zielonym światłem od konserwatora. To jest coś, czego nie wiedziałem. Ja o dużo wieżowcach nie wiem, że się pojawiają. Zakończyła się procedura mazowieckiego wojewody konserwatora zabytku, w której odmówiono wpisane terenu pod inwestycją Roma Tower, jego jako otoczenie zabytków. To kolejny krok, który przybliżył realizację projektu 170-metrowego wieżowca do celu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jak widzicie, mam tutaj takie dwie wieże. I biorę jakiś tutaj... Nie, no jak widzicie, to jest jednak jedna wieża. Po prostu jest tak ze sobą połączona i wygląda jak dwie wieże, że jest ciekawa. Co na gdzie ona powstanie? Ja próbuję sobie teraz to wyobrazić, gdzie to jest. Sobot Mariotu. Czyli mamy jakieś zdjęcie? Nie mam zdjęcia. Powiem wam, że trochę... Czyli mniej więcej rozumiem, gdzie to jest. To jest przy Emilii Plater. To jest przy Emilii Plater. Tam faktycznie jest jakieś miejsce. Jakby ja nie sądziłem, że tam jakieś wolne miejsce się znajdzie. No ale dobra, niech będzie. Czekamy niezmiernie. Kolejna informacja to był live dzisiaj lub wczoraj dla was, w zależności kiedy to oglądacie. Akurat to mniejsze z tym się pojawi naprawdę późno w nocy. Jest bardzo dużo opóźnione. Jak widzicie, strasznie dużo postów, a bardzo mało sondaży. I z tego co widzę, to naprawdę w tym tygodniu nie było żadnego sondażu. Nie mam co wam tutaj powiedzieć. Chciałem sondaż jakiś pokazać. Dobrze, jeden jest tylko. Już taki bardzo dawny, bo 9 dni temu. Czy twoim zdaniem w Warszawie jest za mało ścieżek rowerowych? Większość z was stwierdziło, że powinno być ich więcej, bo na 537 głosów 70% z was tak stwierdziło. No i to było na tyle z tego mniejsza z tym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Przyspieszam, bo za chwilę się wyłączy aparat, bo się przegrzewa. Tak, na pewno. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film, po tym powinna być Warszawa Zachodnia. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!